Towarzysze, ojczyzna wzywa. Zniszczyliśmy już wszystko, co się dało w tym regionie, a więc przyszedł czas, aby przenieść się do następnego. Tak, dzisiaj idziemy do Gostenbergu. Tam sobie dalej siedzi ten chłopek roztropek, ale nie mamy wystarczająco ludzi, żeby go pokonać. Chociaż w sumie 6? Może spróbujmy. Może spróbujmy go pokonać. 6 chyba powinno wystarczyć, szczególnie, że... że Terch nie. Kto miał włócznie? Czekajcie, kto miał włócznie? O, właśnie, nie zauważyłem. To dziwnie wygląda, to nie wygląda jak włócznie. Że Ludinus ma włócznie. Tutaj mamy plagę szczurów, ale wolę się do niej nie zbliżać. To prawda, z nim się zaczyna walka dopiero jak się ją zaatakuje samemu, ale jednak to jest bardzo ciężka walka. Szczególnie jeśli tutaj jest poziom trudności regionalny, no teoretycznie powinno być łatwiej niż zwykle w tym regionie. Aczkolwiek wolę jednak z tą plagą tutaj nie zadzierać, bo może być całkiem niebezpieczna. Dobra, no to idziemy tutaj na przyjemniaczkę. Mafiaslund. Witaj. Lucillo, zabijaj ich wszystkich! No to zaczynałem w takim razie poziom 4, Mafiaslund. Mafiaslund to niebezpieczna osoba poszukiwana za serię zabójstw. Aha, mamy na to zadanie z tego co widzę. Tak się jak to wziąłem najwyraźniej. No to dobra, zacznijmy w takim razie. Ta Mafiaslund, jak pamiętacie, to jest mąż tej kobiety, która była w farmie Lundów. Oraz uratowaliśmy Hakerta, jak widzicie. Z tego młynu w Stromcup. Elita. Elitarni wrogowie mogą wykonywać więcej niż jedną akcję podczas rundy. Zwracaj uwagę na kolejność ruchów w turze i proces strategię. Tak więc, jak widzicie, mamy tutaj wyrok Lucilli, czyli nakłada wyrok na najbliższego wroga, oraz zemsta Lucilli. Bierze na cel konkretny obszar, zadaje 126 punktów obrażeń wszystkim jednostkom w jego obrębie i na początku kolejnej tury odrzuca je na odległość 6 metrów. Czyli, krótko mówiąc, jest w stanie nas wszystkich tutaj porozwalać jednym atakiem. Ale wystarczy, że się... wystarczy, że... nie można ją rzucić. To kiepsko. Ale powinno wystarczyć, że będziemy się leczyć. Bynajmniej nie na mózg. Kelpie niech gdzieś tam zostanie z tyłu. Zobaczmy. 4 do 7, bo ma 30% gardy. No, bo musi wystarczyć 5. Niech będzie. Nie dostaliśmy punktu. To nie wiem, jak to jest. I teraz tak. Jak widzicie, on ma wyrok na sobie. Będzie teraz celować. Więc Ludinusem musimy odejść. Zobaczmy, jaki mam zasięg. Mamy duży zasięg, więc ja bym zrobił tutaj tak. Użył furii. Teraz idziemy tutaj. Klepiemy go. No i właśnie, jego się nie dało rzucić, więc kiepsko. Ale dostał coś, no i widzicie, kiepsko to wygląda naprawdę. Teraz pójdzie zemsta Lucilli, później wyrok. Więc ja bym jeszcze poczekał. A na razie go klepnijmy. Klepnięcie powinno tutaj wystarczyć, więc klep. Jeśli na niego nałożymy osłabienie, powinno wystarczyć na razie, ale... mogłoby być lepiej. No i zobaczmy. Jest teraz. Zemsta Lucilli, tak. Lucilla, jeśli pamiętacie, tutaj jest jego córka, która została zabita przez sojuszników Hakerta, przez jego kolegów. Dobra, trafienie. No niestety, nie trafimy dwóch, więc nie nałożymy mu tutaj trucizny, która by go naprawdę by go zmasakrowała. Tak, oczywiście ktoś do mnie musi dzwonić za każdym razem, kiedy coś nagrywam. I teraz tak, nałożę teraz wyrok, dokładnie. Więc teraz nie zwiążemy go walką niestety, jest tak trochę dupka, ale musimy sobie jakoś poradzić. Mobilizację nałóżmy. No i teraz go zaatakuje. O, żeż ty dwóch naraz zaatakuje. Chociaż nie, z tego co widzę będą mogli odbiec. Więc dobrze. No nim tutaj nic nie zrobimy. Kelpie, tylko proszę cię, nie biegnij w tamten obszar, dobra. Właśnie powiedziałem ci dokładnie, żebyś tego nie robiła. To żeby Kelpie miała wrota śmierci, proszę, bo jeśli nie będzie miała, to ja go nie atakuję, ja to pierniczę w takim razie, skoro Kelpie ma tak się głupio tutaj wpieprzać. I oczywiście, że zginęła, bo nie ma agonii. Widzicie, właśnie dlatego uważam, że jeśli się nie ma tej umiejętności, że można sterować zwierzętami, to naprawdę się tego nie powinno brać, bo to jest... te zwierzęta to jest bullshit, skoro nie da się nimi kierować, to trzeba sobie po prostu wylewelować tego łucznika. Prawda, więc ja zrobię po prostu tak, że wylewelujemy sobie tego with Krulfa do tutaj, żeby będzie mógł władać zwierzętami i wtedy po prostu tego użyjemy, no bo wiecie, jak też zwierzęta nie mają tej agonii, no to trochę to jest kiepskie. Później to jest też fajne. No to jest też super. To jest szczerze jakieś takie kiepskie, chociaż antykrytyczne to zawsze na propsie. To drugi łuk, nie wiem jakim cudem da się trzymać dwa łuki naraz, ale niech im będzie. Skoro autorzy twierdzą, że się da, to ja nie zamierzam narzekać. Teraz zdecydowanie dwa łuki to jest
Raczej coś nie najgorszego. Ja bym z chęcią z czegoś takiego skorzystał. No dobra, idziemy spanko szybkie. Eta, mamy jeszcze Tereulta. Nie wiem, o co chodzi z tym... z tą rzeczą. No może nie zadawano co zmianą balką większą 30%. Ale to o co z tym chodzi ostatecznie? Nie mam zielonego pojęcia. Ma uraz głowy, więc siła woli mniejsza o połowę, to nie jest jakieś super OP. A Kelpice dostaje przy woli? Aha, czyli to sam. Myślałem, że może wtedy jej się odblokuje ta agonia, jednak nie. Więc oddamy go w ręce władz, mam na myśli do więzienia. Myślę, że to najlepsze wyjście. Musimy im 108 teraz zapłacić za każdy... łącznie. Ojoj. Przez swoje wyczyny Egem dostał przez kapitan Egem. Zwierzolubny zdobył punkt zdolności. O, tak to działa. Czyli... ja nie wiem, czy to coś zmienia, czy to po prostu przydomek, ale dostaliśmy punkcik. Więc ja go jak najbardziej zainwestuję. A może w siłę woli, dobra. Zainwestuję w siłę woli. A to dlatego, że będziemy 12 punktów i będziemy mógł raz przejść. No. Świat okazał się dużo większy niż mi się zdawało. Spędzając całe życie w podróży nie trafiłoby się dwa razy w to samo miejsce. Uczci tę wspaniałą przygodę z innymi. Przez cały dzień utyksuj. Utyskuj. Rada od kucyka. Super, możemy, kucyk może mu dać radę. Dotrzyma status na dąsanie albo śni na jawie. Snuj marzenia o rozmaitych przygodach. No to uczcimy jak najbardziej tę wspaniałą przygodę z innymi. No jest elegancko, proszę bardzo. No i wszyscy są zadowoleni. Zrobiliśmy sobie zwichrowaną bibę. Znaczy w sumie to tylko jedna osoba chyba sobie zrobiła, czyli Ludinus, bo... to... tak, to był Ludinus? Zobaczmy. Nie. Kto miał alkoholizm? Nie jestem pewien. Dziarski, chwała, pracowity. To był któryś z naszych pierwszych, nie? Odporny, nie? Instynkt też nie. Bystry, pracuś. Czyli on pewnie... skórny, bystry... to nie wiem, kto miał ostatecznie... kto lubił taki alkohol, ale... ktoś z nas lubi alkohol. To jest pewne, bo... no bo musimy pić jeden alkohol dziennie, prawda? Bo inaczej tracimy zadowolenie, czyli tak naprawdę cały czas zyskujemy. Towarzysz zechce opuścić drużynę? Co? Dlaczego towarzysz zechce opuścić drużynę? Chyba, że chodzi o... Terelauta. O. Dobra. No to wydajemy go, dostajemy za to troszeczkę hajsu. Dzięki za wspomnożenie prawa i porządku. Przyjemność po mojej stronie. Słuchaj, ja z chęcią ci tam pomagam. Jeśli kogoś mi się udało polować, bo jesteśmy łowcami niewolników teraz, no to słuchajcie, cię godną. Kupię jeszcze jeden łańcuchy. No i teraz mam prawie 300 przy sobie. To nam powinno wystarczyć na małe co nieco. Tak, też jak wejdziemy do Gossenbergu, to od razu będziemy mieli więcej punktów wiedzy. Tak, musimy się dostać do Marheim. Myślę, że już na tym etapie mogę wam powiedzieć, co to jest Marheim. Marheim to jest po prostu miasto w Gossenbergu. Jedno z głównych miast w Gossenbergu. Prawda, coś jak Stromkap. Coś w tym stylu. I myślę, że w Artes, czyli w Królestwie na południowy zachód od miejsca, gdzie jesteśmy, byłoby ciężej, a jednak nie ma co raszować. Bo ostatnio poszło pierwsze do Artes, ale wtedy też się skalowało do poziomu gracza. Dobra, mamy 180 punktów. Grobowiec starożytnych, Nora, no na razie nic nie będę brać. Na pewno to bym sobie wziął. No bo stać mi, ale wezmę winiak zamiast tego. Bo z winiaku możemy sobie zrobić różne fajne rzeczy. Nie. I nie, same łuczyki, kurde, dzisiaj jest tydzień chytrych, bo wszyscy się tutaj posługują. Co to jest za dźwięk? Jakiś kot, kotem, kurde, babo, trzymaj kota przy sobie. Fiolka strasznie dużo kosztuje. Ale dzisiaj widzę, że wszyscy się tutaj właśnie zręcznością posługują. Czy ty masz mi coś do oczyszczenia? Nie. Do powiedzenia, nie oczyszczenia. Hulan, masz tutaj coś jeszcze dla mnie? No dobra, lepsze to niż nic. Na pewno to kupię. Możemy sobie coś zrobić, ja bym sobie zrobił jakieś noże do rzucania. Ile mogę? Raz. No, tu. Jeden, cztery noże do rzucania lepsze niż nic. Ile mamy teraz ich jeszcze? Zobaczmy. No cztery idealnie. Czyli pięć rzutów nożem jeszcze możemy zrobić. Ale drogie są te noże. Muszę przyznać, że są bardzo drogie. Jakby się jeszcze odzyskiwało powiedzmy połowę, no to by było już fajnie. Ale się nie odzyskuje. Kurde, coś mnie zacina mnie. Kupujemy sobie mięsko, zbieramy drewno i ruszamy do Gossenbergu w 10 minucie. Mieliśmy zacząć od Gossenbergu, ale jednak nie. A spróbujmy może zaatakować handlarza, bo nigdy jeszcze nie atakowałem. A...
mi się przydało. O, żeż ty, mordę misia! Szara masa! Ta masa metalu i skału nie nadaje się do użytku surowej postaci, ale wyprawny chemik, alchemik może z niej wydobyć mroźnostal. Ja chyba wiem, o co chodzi, to są z Alazaru specjalne łańcuchy. Zobaczmy, spróbujmy. Załogant i kucyka mają nawet. Dla dwóch kupców, najemnik zabójca, pustoszycie załogant. Spróbujmy, wiecie? Bo to może być całkiem zabawne. Prawda? Ostatecznie niby jesteśmy dobrzy, ale tylko fabule, tak. I mam teraz dużo podejrzenia. Zobaczmy. Ta jednostka posiada przedmioty i próbuje wycofać się z walki. Aha, czyli musimy ich rozpierniczyć. Zanim uda im się uciec. Dobra, kupię teraz tylko naturę. Ale oni są słabi, oni są bardzo słabi. Ja to nie powinien być jakiś problem. Dekapitacja! Wow! Dobra. No to spróbujmy zaatakować Fetem. Ale może nie Fetem, bo... Fet by nam się przydał do kogoś innego. Dobra, Terhat niech spróbuje. Albo musimy ich przede wszystkim... Przejść. Dobra, później Kucyka atakuje, to Ludinusem zaatakujemy, tylko żeby związać go walką. Hakarta też tu mamy. No to zaczynamy. Ile masz tutaj krytyka, kolego? 7%! Powinno być się nie godzi. Aha, unik. Co? Oślepienie, odstępuje od walki i ucieczka, ucieka z pola bitwy. I unik. Na każdym, na końcu tury jednostka zyskuje unik. O, żeż ty, nie lubię tego. Dobra, niech będzie. Ta, ucieczka, będzie uciekać. I jeszcze nie stracił tury za to? Jasny gwint, jakie to jest OP. To jest strasznie OP. No to kunia musimy wziąć. Dobra. Nie, no i po co go odpychać? I ucieknie z pola walki. I co, stracimy wszystko? Dobra, teraz już wiemy, jak się walczy z nimi. To jest ciekawa mechanika. To jest naprawdę ciekawa mechanika, bo ostatecznie im więcej mamy osób, tym łatwiej nam pójdzie taka walka. Więc bardzo, bardzo ciekawe, bardzo mi się to podoba. Bo ostatecznie nie zdobędziemy wszystkich materiałów, bo ktoś nam musi uciec. Więc całkiem ciekawe. Tam już walka to mniejsza o to. To nie jest problem walka. Oni są też słabi całkiem. Mamy 7 wojowników łącznie. Więc na pewno byśmy kucyka chcieli. Tutaj jest drugi kupiec. No to robimy standardową taktykę, czyli po prostu wokół nich się zbierzemy. Ciach. No i ucieka. Ciach. Dobra, teraz kupiec. On ucieknie raczej. Raczej to mi się uda uciec. Ale to jest naprawdę fajna mechanika, bardzo mi się podoba. Ten załogant, ile ma tam HP? Ciach. Nie udało się. Ale już Witku strzeli. Kelpi się bije z kucykiem. Dawaj, Kelpi! Dasz sobie radę! Koń z koniem, to będzie lepszy. Oczywiście, że Kelpi będzie lepsza, bo jest lepsza. Jest dużo lepsza od tego konia. Ma lepsze staty. Teraz zobaczmy. Ma gorsze straty, tak? Ma gorsze straty, nie? Ma gorsze staty. Ale mamy kupca. Oczywiście, że nie mamy, bo postanowił strzelić w kolegę. No nie, gadaj, że on nam teraz ucieknie. A nie, dobra, nie ucieknie. To jeszcze tyle dobrego, że nie ucieknie, bo teraz... go Witkrów... zaciuka. Dobra. No to mamy kupca. Teraz Kunik będzie atakować. Ale najpierw pustoszyciel. Dobra. No to możemy już związać walką w sobie, bo zobaczmy, on ma co. No, on ma takie... nie najlepsze umiejki. Dobra. Nie najlepsze dla nas, dla niego dobre. Bo jeśli nam pancerz ściągnie, to może być po mnie. No kurde, trzeba rozwalić kucyka. Ten kucyk to jest za mocny. Ciach! Ale się już to obrażenie podniosły, proszę. To jest niezłe, to jest naprawdę dobre. Dobra. Jeszcze tutaj. No i dupka bym powiedział. No nie, nie gadaj, że nie możemy dwóch naraz zatykać. Dobra, możemy. A nie, nie możemy. No to ja wolę tego się pozbyć. On teraz atakuje, ale słabo zaatakował. Siop! Dobra, dostał, ale niestety będzie uciekać pewnie. A nie, nie może uciec w sumie. W sumie to on nie może uciec. On ucieknie już na pewno, to jest pewne. Tak, już go nawet nie dogonimy, jeśli byśmy chcieli nawet. A to się to nie uda. Kryt! O, jest krit! Jest krytyk. O, krit mówię. Czyli dostanie teraz całkiem mocno, bo ma dużo HP, ale nie ma pancerza. To, za 11 dostałaś. To jest ostro. Więc myślę, że nam się to całkiem nieźle uda. Dobra, najpierw tym, teraz tym. Ciach. Bo on dostał teraz poziom osłabienia 3. Dobra, teraz atakuj załogę. Nie dobiegł na szczęście.
Jak ja też tych koni nienawidzę, to jest okropne. Jasny gwint, jak... Widzicie, jak... Mogłem tego nie wybierać. Będę szczery, mogłem tego nie wybierać, bo jeśli... Jeśli koń mi ma tak głupio umierać, jeśli jego nie mogę... Jeśli ja nim nie mogę sterować, to jest absolutnie... Absolutnie głupie. Nie wyobrażam sobie, jakbym miał bez tej umiejętności do kontrolowania zwierząt walczyć. Bo to jest największy bullshit, jaki widziałem kiedykolwiek. Nic nie spowoduje, że zmienię zdanie. No, kucyk pewnie już ucieknie i go nie złapiemy. No, oczywiście Witklufa nam też zaraz zabije. Dobra, już może przestanę narzekać na nas, no to... No, no, przynajmniej jego się pozbyliśmy. Ale czy to nam coś dało? Kupiec ten ucieknie, nie ma szans, żebyśmy go złapali. Ale mamy tamtego kupca. O nie, teraz za siego wziął. Krytyk przynajmniej wszedł. On pewnie też dobiegnie. Nie dobiegł, na szczęście. Na szczęście nie dobiegł. Załomem dostał. Hacker. No to hacker, to my się tutaj podbiegniemy teraz. Dobra. Bo oni nie zadostają. I oni obaj teraz zaatakują. Lenar też zaatakował, ale im dostaje dużo trucizny. Dobra. No to teraz próbujemy kucyka załatwić. Ten kucyk powinien paść od trucizny. Ale zaatakuje nam teraz Witklufa. Tak. Ale mamy tej healera w pobliżu. Więc to nie powinien być problem. Mamy, prawda? Nie mamy tej healera? Dobra, on pewien. On niech już będzie. Trzeba uleczyć tutaj kolegę. Udaliśmy tutaj, żeby nas zaatakował załogant. Dobra. No i teraz on zaatakuje Ludinusa. Dobra, nieźle. Nieźle. Spróbujmy szczelić. I healer powinien paść. Kucyk teraz zginie. Właśnie, nawet nie próbował zaatakować. Tutaj Fed powinien sobie z nim dać radę, bo on ma dodatkowe obrażenia i ma ogólnie bardzo wysokie obrażenia. On jest naszym DPS-em. Pomimo tego, że on ma młot, to on jest naprawdę dobrym DPS-em. On jest świetnym DPS-em, jeśli o to chodzi. Ma najlepszy DPS, jaki widziałem kiedykolwiek w grze. Jeśli nie wiecie, co to jest DPS, to DPS to jest teoretycznie nazwa dla obrażeń na sekundę, prawda? Damage per second. Ale DPS to jest też nazwa jednostki, prawda? Mamy jednostkę, która zadaje wysokie obrażenia. Tak. Dobra. Spróbujmy tego ciachnąć. 11 do 14, no dobra, ale lepiej już go rozwali. No teraz atakuje Ludinusa. Ciach i odbiegniemy. Bo Ludinus ma mało HP już. Przy okazji furię nałoży. I wsparcie dla Egema. Rzuć. Teraz zrobimy rozkaz taktyczny. Okej. Za 13. Nie najgorzej. Teraz jeszcze podstępny młynek, jako że jest dalej związany walką, to możemy jeszcze użyć zasłony dymnej na tym załagancie. No i elegancko. Ale dostał. A, on ma atak drużynowy. Dobra, to atak drużynowy to jest całkiem niezły. No to po prostu zadaje obrażenia i obrażenie większe 50% dla każdego sąsiadującego sojusznika. No, całkiem też niezła miejka. Aż wolałbym, żeby każdy sojusznik, który jest obok sojusznika, jeśli jest związany walką, zadawał obrażenie, zadawał atak kratkowy. Dobra, teciak. No i on zaatakuje, ale Kelpie już go powinno pokonać. O nie, bo miał ripostę, kurde! Ha! Fed miał ripostę i go rozwalił. W ramach riposty, to było niezłe. Dobra. No to zrobimy teraz tak. Użyliśmy wszystkie punkty odwagi, jakie mieliśmy. A mieliśmy pełno. I teraz dwa szybkie cięcia. Widzicie, jak to po 15 obrań już zadaje, to jest naprawdę mocne. I wygraliśmy tę walkę. I wszystko jest skradzione tutaj, jasny gwint. Nie, truchło nie jest skradzione, żelazo i korony. Ale ile tutaj jest rzeczy? Jasny gwint. Strasznie tego dużo. No i niestety dostaję plus 235 poszukiwania, ale myślę, że się opłacało. Za tyle rzeczy, ile my tutaj znaleźliśmy. Mam tutaj też kiltreńską naprawę. Uwa, to są wszystkie te rzeczy. Garda, pospita się, pancerz i pancerz. Zobaczmy, no on ma lekki... On to jest lekki pancerz? A faktycznie, nie wiem, czy on ma lekki. Dajmy mu średni. Tak, bo lekki zwiększa ruch i trafienie krytyczne czasem, ale średni to jest taki... Zwiększa pancerz i gardę, ale nie zmniejsza szybkości. Więc całkiem fajnie, sobie mam drugi poziom, no dwie gwiazdki mamy. I prawie trzy gwiazdki. Więc teraz naprawdę będziemy ostro poszukiwani. Więc spodziewajcie się, że przez następne kilka odcinków będziemy się chować po lasach. Ogień zaporowy bierze na cel konkretny obszar. Wykonuje trzy ataki okazyjnie przeciw pierwszym trzem wrogom, którzy na niego wejdą. Dobra. Da tak, wszystkie sojusznicy zwierzęta, no to jest słabe. Weźmiemy łowcę, bo ma strzał odrzucający 8-13 obrażeń i odrzuca na 2 metry i nakłada status spowolnienie. Dobra. No to co zrobimy mu, no to... Ruch mu zwiększymy na pewno o 2 i teraz ma 8 już kratek ruchu. I wydaje mi się, że oni to zrobili specjalnie po to, żeby nie dało się cheezować wszystkiego, ale po prostu przejść
przejść jakieś poziomy z samymi łucznikami i po prostu każdego pokonując, bo nie mogą podejść. Ale dalej tak jest, bo można sobie po prostu zwiększyć tę prędkość niemiłosiernie, szybkość ruchu. Dobra, robimy to jeszcze tak. Te plany kariery naprawdę mi ratują dupeczkę. No i bierzemy też trafienie krytyczne. Trafienie krytyczne to jest najlepsze. Tak mi się wydaje. Dobra, w sumie Terhadowi mogłem... Terhadowi by się przydało zwiększyć trochę prędkość, bo ma... Daje trochę kiepską. Na pewno Egan ma zdecydowanie za wysokie płace. Chęcią bym mu je zwiększył, ale nie mogę. Zmniejszył, przepraszam, zmniejszył, nie zwiększył. Tak, więc wszystko mamy z tego co widzicie kradzione. Wszystko pokradliśmy. I nie możemy tego sprzedać teraz, ale to jest w większości jedzenie z tego co widzę. Więc nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Mamy też trochę koron, no korony nie są kradzione. Oj, już się bałem. Bałem się, że te będą strażnicy i będzie trzeba się z nimi bić. Muszę wam to przyznać, że się bałem. Ciekawe co się stanie, jak teraz do nich podejdziemy. Czy nie, może nie będziemy mogli z nimi handlować, bo jesteśmy poszukiwani? Czy mogę zainteresować was moimi skromnymi towarami? Nie. Czyli to nic nie zmienia. Ale piwo mają! Kurde, Heinekena tu mają, kupujemy od razu. No, za chwilę będziemy pełni. I to przez pełni rozumiem, że pełni. Nie, że na jedzenie, bo jedzenie sobie też mamy dużo. Więc nie jest źle. Tak, jak widzicie, jesteśmy teraz poszukiwani przez wszystkich, więc... No trzeba się po tych lasach poruszać. Bo z tego co wiem, to poszukiwanie też między regionami przechodzi. Plastron Banity i Ulberft Bractwa. A, i to jest atak drużynowy też. Dobra, o, czy będzie się bić z dzikami? No to wygląda, że ono się chyba bić z dzikami, bo to jest ikonka walki przy tych dzikach. Tak? Albo i nie. Nie jestem pewien. A, czy możemy się przespać? Mamy 20% ryzyka, że nas ktoś tutaj zaatakuje, więc odejdźmy troszeczkę. I daję 20%, czyli w lasach chyba zawsze będzie, jeśli jesteśmy poszukiwani. Dobra, no to... Jemy co się da. Piwko, jakaś wędlinka, albo nie. Dzisiaj dla odmiany suszona rybka. Płacimy. No, coraz mniej tych hajsów, ale musimy sobie jakoś dać radę. Ojojoj! 6! Czy my sobie damy z 6 rady? Nie jestem pewien. Dałbym sobie radę, ale nie chcę mi się jeszcze w tym odcinku się z nimi bić, a nie mogę tutaj zapisać gry podczas walki, więc... Więc po prostu czytamy grę i się tutaj znowu prześpię. Dałbym sobie z nimi radę, jestem tego pewien niemal. Bo nie mieli jakiegoś wysokiego też poziomu, ale... Ale na razie wolę nie. Bo już odcinek będziemy kończyć za chwilę, tylko skończymy przy przejściu granicznym z Gusenbergiem. Cześć! Wcale nie wiem, koń właśnie nie przeszedł przed oczami. A oni są ślepi naprawdę. Naprawdę, czasami ja co oni są ślepi, to też zadziwia. Mamy gusenberskie przejście graniczne. I tutaj zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli jak to bym bardzo miał, gdybyście zostawił łapkę w górę. A raz jeśli podobałem wam przemówienie, filmy, gdybyście zostawili subskrypcję, byłoby też super. A ja się będę z wami żegnać, życzę wam miłego dnia i pa pa.